Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek i zapraszam was do ostatniego odcinka z letniej Grand Prix w Deluxe Jump 4 na wersji jeszcze starej 1.6.1, no ale ostatni odcinek dzisiaj mamy. Klasyfikacja, jak widzicie, przedstawia się dosyć ciekawie. Dwóch zawodników walczy o wygraną w letniej Grand Prix. Trzeci, Alex Insam, już na to nie ma szans, więc cóż, nie przedłużając dłużej, kontynuuję. A ostatnią skocznią będzie Lillehammer HS138 i oby dzisiaj były te najlepsze loty u każdego zawodnika. Rozpoczynam Vincent de Combes-Sebois. Naprawdę ładny skok na zakończenie. Chciał się pożegnać ładnym skokiem i tak też uczynił, 135 metrów. Andras Tiernan. Co ja mogę tu więcej powiedzieć? Kiepski sezon bez punktu jakiegokolwiek i dzisiaj chyba nie będzie różnicy, bo bardzo słaby również dzisiaj skok. 129, drugi w tej chwili. No ale zostało jeszcze przecież 47 skoczków. Takeuchi. Takeuchi, czy przeskoczy Osama? Tak, przeskoczył. Pół metra dalej. Chyba gorsze nieco noty dostał, no ale to nie ma żadnego znaczenia. Daniel Andre Tande. Ostatnio naprawdę ładny występ. Ale czy to coś zmieniło? No może trochę nastawienie przed zimą, bo dzisiaj jest znowu ładny skok. 137,5, bardzo wysoko oceniony. Jedna z tych już bardzo wysokich not, 145,6. No i kolejny zawodnik, skoczek, Jan Ahonen. Legenda, ale on tak samo na zimę raczej się nastawia, nie na lato. I kolejny dobry skok tutaj widzę, Hammer. 137,5, ale niżej oceniony, drugie miejsce Ahonena. Richard Freitag. Z przodu mamy warunki, więc dzisiaj możemy oczekiwać właśnie takich lotów dalekich. Ależ pięknie Richard Freitag pofrunął, 141 metrów. Nota już koło 150 się pojawia, więc tutaj zawody mogą być istnie ciekawe, ale warunki się zmieniły, oj. Aigner, no dzisiaj to nie będą jego zawody. Pożegna się bez punktów. 114 metrów, siódme ostatnie miejsce. Ale Aigner skacze no w kratkę, trzeba było powiedzieć. Ten sezon był słaby dla niego. Niektóre występy wydawały się, że będą bardzo dobre i bardzo wysokie pozycje, ale niestety... No nie było tak kolorowo, jak powinno. A Gagnes teraz na drugie miejsce skoczył. No, a my mamy pierwszego z Polaków, Maćka Kota, ostatnio niezły występ, 11 miejsce. W porównaniu z jego poprzednimi występami, to był naprawdę dobry. I tutaj także nie będzie najgorzej, bo 139 metrów, troszkę noty gorsze. Ale drugie miejsce jest. No i myślę, że Maciek powinien do drugiej serii awansować. Piotrek Żyła, również tutaj... Zawiódł chyba oczekiwania trenera, kibiców wszystkich. I dzisiaj wcale, no skok nie jest najgorszy, no ale na te skoki co oglądaliśmy to jest słabo. Nawet za de Combes-Sebois jest. Noriaki Kasai, kolejny z Japończyków. Chyba i tak najlepszy będzie w tym sezonie letnim Sekuyama, skacze w niezłym stylu, teraz trzeci Kasai. Takeuchi wątpi, żeby dzisiaj awansował do drugiej serii, ale Kasai ma duże szanse na to. W końcu na to, że jest tu 40 punktów. O Jezu, zima nie wziął. Sorry. Simon Amman. Nie było za dobrze przez całe lato, no i także nie jest dobrze w tym ostatnim konkursie. Noty słabe, 9 miejsce. Wyprzedza Piotrka Stiernena. Piotrka Żyłę, Andrasza Stiernena i Clemensa Aignera. Zobaczymy jakiego rodak Gregor de Schwanden. Nie zdobywa takich dużych punktów, no ale
Stara się do tej 30 awansować. Ten skok również niezły. Noty troszkę wyższe, ale rozbieżność spora. Od 18,5 do 20. Szóste miejsce. No, nie można powiedzieć, że ktoś tu już awansował, bo żadna odległość tu może nie dać jeszcze awansu. Peter Preutz, oj, on na pewno nie awansuje. Widać to po tym skoku. A wydawało się, że to już jakaś zwyżka na końcu jest. No ale skończyło się na dwóch konkursach dobrych. Wojtek Sztursa. Czech może też lato raczej zaliczyć do w miarę udanych. No i ten konkurs także powinien być dla niego udany. Bardzo wysoko oceniony, 139 metrów. Ale Freitag tutaj jednak jest najlepszy. Widać to. Tym skokiem potwierdził, że jest w wysokiej dyspozycji na ten ostatni konkurs. Dawid Kubacki. Też chciał tak odlecieć, ale nie udało się. Ale proszę bardzo za noty. 3,20, 2,19,5. Piąte miejsce Kubackiego. Jak widać można. Gregor Schlierenzauer. Ostatnio pechowiec. No i dzisiaj nie wiem, czy awansuje nawet do drugiej serii. No skoczył ładnie, ale ósme miejsce. Razem z Deszwandenem. Zobaczymy, na ile to starczy. Jakub Janda. Najlepszym z Czechów, wiadomo, Roman Kołderka. O, Janda chyba spóźnił skok. Ale jeszcze i tak z tego odleciał, więc brawo. 15 miejsce. No tutaj trzeba niestety 135. To będzie za mało. 138, tak liczę, że czas nieco bygłość, żeby awansować do drugiej serii. Mackenzie Boyklaus. Również niezły konkurs ostatnio. No ale dzisiaj już tak dobrze nie będzie. Choć do końca, jak ambitnie starał się. No ale 18 miejsce. Tylko Aignera wyprzedza. Więc tutaj dużych nadziei mu nie wiąże z drugą serią. Daiki Ito. No on ładnie i w ładnym stylu to zrobił. Wysoko cenione, ale 11 miejsce. No to jest... Tutaj jest normalne. Michael Glasder. Amerykanie tutaj swoje 3 grosze w tym sezonie letnim dali. Zobaczymy, czy zimą będą również tacy mocni. Jeżeli tak, to może być ciekawy sezon. No a Glasder zrobił swoje. Siódme miejsce jest, jest. No i może tylko teraz czekać, co dalej będzie się za nim działo. Johan Andre Forfang. Duża skocznia, to Forfang powinien tutaj dobrze skakać i tak też uczynił. Na dziewiąte miejsce, no tutaj będzie walka do ostatnich skoków o te premiowane awansem miejsca. Manuel Fettner, no widać, że jakaś obniżka naprawdę formy. Wydawało się na początku, że to będzie jedna z wiodących postaci w Austrii. No i dzisiaj skoczył dobrze, ale 12 miejsce dopiero, no to jest słabo. No zobaczymy, jak będą następni skakać. Antti Aalto. Lato nie najgorsze, powiedziałbym, no ale początek miał świetny, potem troszkę gorzej, a teraz wygląda, no troszkę bardzo słabo, jak na tego reprezentanta Finlandii. 20 miejsce, wątpię, że awans będzie. Markus Eisenbichler. Pomału wracał. Pomału wracał Eisenbichler do tej formy, no ale tutaj też będzie chciał pokazać, że jeszcze chce walczyć. 12 miejsce. No tutaj trzeba skoczyć 138, 139 i bardzo wysokie noty mieć do tego. To będzie ciężkie do wykonania. Robert Johansson. Przez większą część sezonu najlepszy z Norwegów, a teraz 20 miejsce dopiero. Jak widać, wiele się tutaj zmienia. Andreas Koffler. Też się rozpędza Koffler w miarę konkursów. Ale jak będzie tutaj, to jest taka ostateczna próba przed zimą, można powiedzieć. No i 15 miejsce. No ale wiadomo, że on, jeżeli awansuje, o ile awansuje właśnie, to może tutaj napsuć krwi jeszcze innym zawodnikom w drugiej serii. Jewgeni Klimow. Świetny ostatni konkurs.
No ale chyba na tym poprzestaniemy. 21. miejsce 7 tylko wyprzedza, więc ciężko będzie tutaj awansować. Jarko Mette. No zbliżamy się tutaj, zaraz do... Przekroczymy... taką decydującą część konkursu, a Mette skacze bardzo słabo, podobnie jak Aalto, więc Finowie jak widać tutaj słabo wypadają, a Ahonen najwyżej 14. No i Domen Preutz. 30 numerem startowym. On jest w stanie daleko skoczyć i też to tak uczynił. 138, ale to tylko na 10 miejsce starczyło. Albo może aż powinienem powiedzieć. Kevin Bickner. Niezły, bardzo dobry sezon jak na Amerykanina. Zobaczymy, czy zimą będzie również skakał tak świetnie. No teraz średnio skoczył. 18 miejsce, jak widać tutaj. Rozdzielił Japończyków. No i zobaczymy, co to dalej z tego wyniknie. Kento Sakuyama. Bardzo ważny skok. Ładnie, ładnie, ale stylowo. Też nieźle wypadł. 11 miejsce chyba spokojnie może już spać o awans. Razem z Dash Van Denem i Schlieren Sauerem. Klemens Murańka. Ostatnio było kiepsko i dzisiaj wcale nie lepiej. Skok taki szarpany strasznie, widać to po notach, 27 miejsca, nie będzie z tego awansu, chyba najgorzej z Polaków w tej chwili. No szkoda. Roman Kołderka, 34 numer startowy. On zrobił swoje. 9 miejsce. 138 metrów razem z Forfangiem, Norwedzy nieźle tu wypadają. Stefan Kraft. Im zima bliżej, to Stefan Kraft coraz lepiej skacze. 9 miejsce. Czech się nawet pokusił o 20. 138. No i razem z Forfangiem i Kołderką na tym 9 miejscu są Sebastian Coloredo. Również Włosi świetnie prowadzeni przez Łukasza Kruczka. Widać, że sobie radzą. Coraz lepiej. Zwłaszcza ten młodziutki Insan. No, a Coloredo 21 miejsce. 136,5. Naprawdę tu trzeba skoczyć niewiarygodnie daleko, żeby być w czołówce. Denis Korniłow. 37 numer startowy. To jest istna czołówka rywalizacji. I to jest świetny skok. Drugie miejsce w tej chwili tylko za Frajtakiem jest Korniłow. Odpalił bombę. No Martin Omme w ostatnim czasie naprawdę spadły jego loty. Ale dzisiaj chyba będzie zwyżka tej formy. Tak jest. Bardzo dobra odległość. Trzecie miejsce proszę bardzo jak się da. Zrzucił Maćka na czwarte, ale Maciek kolejny dobry konkurs będzie. Andreas Wellinger. Również świetny ostatni konkurs. I on do Freitaga chyba dołączy. Prowadzi 150, przekroczył o punkt przed Freitagiem, więc czyżby chciał uszczelić dublet? To się okaże. Markus Schiffner. Spóźnił chyba wyjście z progu Markus Schiffner, ale proszę bardzo, jak on z tego potrafił jeszcze wyciągnąć. No w tej chwili nie ma awansu do drugiej serii, bo 25 miejsce, ale jest... No, będzie miał szansę na to. Zobaczymy, jak reszta skoczy. Anders Schwanemel, między innymi. Ten raczej nie zepsuje. Przygotowywali go do dzisiejszego konkursu i 16 miejsce. No, noty tutaj na pewno będą grać dużą rolę. Schiffner skoczył 137,5. Schwanemel tą samą odległość, ale noty pokazały dużo. Kamil Stoch. Oj, Kamil, to nie było za dobre wyjście z progu i to nie jest dobry skok. Oj, to będzie poza 30. Nie, 24, proszę cię bardzo. No, Schiffner tutaj niestety te noty mu nie pomogły. Robert Kraniec. Ile skoczy robi?
Źle to wyglądało już na progu i ja już wiem, że to nie będzie chyba drugiej serii z tego. 31 miejsce, choć noty bardzo wysokie, ale skończył ostatecznie za... No Vincent de Kompsevoy jest 30, ale jeszcze kilku tu zawodników niestety zostało, chyba 6 nawet. No i Stefan Hula pierwszy z nich. No, Stefan skoczył ładny daleko. Choć noty niskie i przez to to 8 miejsce. 140 nawet skoczył. Ale Polaków 3 w dziesiątce mamy, więc to jest dobra wiadomość. Stefan Laje. Popatrzmy. Oj, źle to wyglądało już na progu, ale uciągnął coś z tego. I 24 miejsce ma, brawo. Schiffner jest 29, więc wątpię, żeby awansował. No, popatrzmy, no co się dalej będzie działo. Karl Geiger. To samo co Schiffner. Ten sam błąd, ale on może być jeszcze dalej. 34 miejsce, dokładnie. No, Schiffner dalej oczekuje, no ale zobaczymy, jeszcze zostało ich trzech. Alex Insam pierwszy. Młodziutki Włoch. No, powiedzmy, że powinien być, jest 17, wysoko ceniony, proszę bardzo. Och, no. I Juri Tepesz. No, ostatnia nadzieja na to, że letni Grand Prix ktoś inny jeszcze wygra. Nie. On to przegrał. On to przegrał dzisiaj z Kretesem, Juri Tepesz. Odpada z rywalizacji, nie wytrzymał tej presji widocznie. No, a co zrobi Michael Heiberg, jak on jeszcze nie awansuje, to naprawdę konkurs był bardzo ciekawy. I tak chyba też się stanie. Michał Hajbek odpada również z rywalizacji, ale letnią Grand Prix może zaliczyć do udanych, bo je wygrywa. No niestety taki konkurs. A po pierwszej serii prowadzi Wellinger, Freitag drugi, trzeci Korniłow. No, zapraszam was oczywiście na tą drugą serię, choć nie ma tych zawodników. I proszę bardzo, Schiffner ostatecznie awansował do drugiej serii. A Vincent de Kompe niestety 3 miejsca. Zabrakło metr bądź 2 metry do tego, żeby w drugiej serii był. No, a Heiberg i Tepesz, no, zawalili na całej linii ten konkurs, bo mogli jeszcze walczyć, no ale cóż, takie jest życie. Markus Schiffner rozpocznie drugą serię konkursową. Zapraszam was do oglądania jej, choć nie ma dwóch czołowych postaci, ale może być ciekawie. Oj, Schiffner, no to żeśmy polecieli. Zbyt mocne pociągnięcie myszką, no prowadzi, no ale to będzie 30 miejsce dla niego raczej. Sebastian Coloredo. Oj, kolejny, o Jezu, co się dzieje? Jakieś złe skoki dwa wyszły. Daiki Ito. No chciałby na pewno tych punktów więcej, no ale taki konkurs jest niestety. Ło, jak on to wylądował! No, noty wiadomo niższe, ale 139,5, odległość robi wrażenie. Kamil Stoch również w drugiej serii się objawił. No i popatrzmy, jak daleko skoczy. No, jeszcze chciałbym, żeby dalej skoczył, no ale 135,5 widocznie to był mus, jaki mógł z tego skoku wyciągnąć. Tylko za Ito. I Andreas Koffler. Pewno by chciał wrócić do tego sezonu, kiedy mógł wygrać tą kulę kryształową, ostatecznie przegrał. Teraz 140,5 i widać, że wraca do formy Kofi. Stefan Laje, również niezły sezon dla tego Niemca. Podium, walki o podium jeszcze nie odpadł. Może walczyć i tak też robi. No wyprzedza w tej chwili Koflera notami, myślę głównie. No i prowadzi sobie spokojnie. Jan Ahonen. Kolejne punkty dla Fina. Ale ile to się okaże po tym skoku? On chyba obejmie nawet prowadzenie. Tak jest! 141 metrów. No skoczkowie nam się rozgryźli. Skaczą coraz lepiej. Manuel Fettner.
chyba takiej odległości nie będzie. Ale również dobry skok. 137 metrów. Dwa równe skoki dzisiaj Kofflera. Piąte miejsce. No i będzie patrzył, co, jak dalej będą skakać. Markus Eisenbichler. Nawet tu nie ma co patrzeć na te miejsca, bo tu się wszystko mówi, że w kalejkostopie pozmienię. Tam są takie różnice małe. No trzeci jest teraz Eisenbichler. Traci 1/10 do Laie, więc to jest naprawdę niesamowite. Gregor de Schwanden. Tutaj bardzo ładnie Gregor w pierwszej serii pokazał Ammanowi, że trzeba tak właśnie skakać. No w drugiej chyba gorzej już wypadł. 135,5, siódmy, ale przed Stochem. Przewaga robi swoje. Gregor Schlierenzauer. Lepiej od Schwandena, ale siódmy. Tuż przed nim. No 0,5 do Fettnera stracił, no ale może tu jeszcze kogoś, ktoś zepsuje skok. Kento Sakuyama. Oj, właśnie chyba zepsuł. Szkoda, bo Japończyk naprawdę skakał w tym sezonie ładnie. No zdarzą mu się takie czasem skoki, ale to każdemu może się zdarzyć. 10 jest za Kamilem. Kamil jedną pozycję wyżej. Anders van Emmel. Też słabiutko. 10. No, Kamil, kolejna pozycja. Alex Insam, bardzo ważny skok. No, przecież walczy o to podium cały czas. I do końca odległej walczył. Ale 8. No, w tej chwili chyba Laie jest na trzecim miejscu. No i popatrzmy, co dalej będzie się działo. Domen Preutz. On daleko skoczył. Piąte miejsce, ale proszę bardzo, Kofler dalej się trzyma wysoko, no. Mówiłem, on ma czasem takie skoki, że odda dobry skok i potem się podnosi. Johan Andre Forfang. Oj, on tu zepsuł chyba, czy nie? No, dużo było tutaj walki w powietrzu, też w notach to pokazano. No, 9, też za Schlierenzauerem. No, tutaj się trzyma Ahonen na prowadzeniu, nie mówiąc nic o tym jeszcze. Roman Kołdelka. Popatrzmy, ile skoczy. Kołdelka daleko. Ale na trzecie miejsce. Eisenbichlerem razem. Więc tu się wbił. Stefan Kraft. Nie wiem, czy to nie najlepszy z Austriaków przypadkiem. No i także daleko w drugiej serii, ale no tak go nie rozpieszczają. Szóste miejsce, Kofler najlepszy w tej chwili z Austriaków. Daniel Andre Tande, może mogą być dobre punkty, o ile nie zepsuje drugiego skoku. Tande wraca, coraz mocniejszy, 140,5, wysoko oceniony. No i o 1/10 Mahonena wyprzedza, niesamowita sytuacja. No i Michael Glasder. Dzisiaj Bicknera nie było, w drugiej serii zabrakło jednego miejsca. Ale za to jest Glasder, ale chyba zepsuł ten skok. Choć, proszę bardzo. Potrafił z tego wyciągnąć 137. 13 jest, no ale... Skoczył, co mógł. Kenneth Gagnes. Również widać jakieś przebłyski, jakieś lepszej dyspozycji. Tandego raczej nie przeskoczy, nie powinien. No, noty są dobre, siódme miejsce. Ale za Kofflerem. Dawid Kubacki. No, Polacy tutaj okupili trochę tą 10. Jak będzie w drugiej serii. Za krótko, to był za krótki skok. 16 miejsca. Ogromny spadek niestety jest. Stefan Hula. On może walczyć jeszcze o podium. Dobra odległość, ale na 10 miejsca. Tylko. To było za mało jednak. Noriaki Kasai. Legenda Japonii. Legenda skoków.
i piękny lot daleki. I frunie na podium, rzuca laje z tego podium, Tanda Ahonen Kasai, tak się to podium przedstawia, a my czekamy na Maćka Kota. On potrafi czasem odpalić taką rakietę, ale chyba nie dzisiaj. Zabraknie. 137,5, czwarte miejsce mimo wszystko Maćka. Bardzo dobre, bardzo dobra pozycja. No i na koniec się Maciek nam tu rozkręcił. To daje prognostyk dobry na zimę. Wojtek Szturca. Ależ tu odpalił Szturca jeszcze się. Ale no ty, szóste miejsce tylko. Szturca z Eisenbichlerem i Kołderką, więc Czesi tutaj ładnie w tym konkursie sobie poradzili. Martin Omme jeszcze został, Estończyk, który naprawdę zaskakuje mnie jeszcze. Ale chyba tylko na pierwszą serię, bo w drugiej psuje. I 20 miejsce. No niestety ogromny spadek. Denis Korniłow. Trzeci po pierwszej serii konkursowej. On tu walczy o zwycięstwo. On wie, czego tu chce. Ale zabraknie. Dziewiąty. No te noty to zabijają po prostu ich w tej chwili. Wszystkich. Richard Freitag, to jest chyba największa niespodzianka pierwszej serii. No i czyż wyskoczył? Proszę bardzo, prowadzi Freitag, ale może być niespodzianka w konkursie. Wygra na pewno Niemiec i Tande będzie na podium. A kto będzie jeszcze na nim? Wellinger, czyżby on? Piąty Wellinger, noty, również noty go zabiły, więc na trzecim stopniu podium stanie Janne Ahonen. Więc dzisiaj mamy naprawdę same niespodzianki, bo wygrywa na podium stają zawodnicy, którzy nie grali czołowych ról w całym sezonie letnim, no więc... Ale patrzcie na podium, jakie tu małe różnice, między pierwszym a trzecim jest 0,8 różnicy. Freitag skoczył dzisiaj dwa bardzo równe skoki i dalekie. No i wygrywa ten konkurs drugi Tander, również świetne odległości. Ahonen, no razem z Freitagiem najdalsze odległości dzisiaj oddawali. Więc no cóż, tak to wygląda. W dziesiątce mamy jeszcze Kasaja. Czwarty, piąty Wellinger, szósty Kot, siódmy Laje, ósmy Szturca, Eisenbichler, Kołderka i to jest dziesiątka pierwsza. Najwyżej z Polaków Maciek, szósty, więc duże brawa dla niego. Jeszcze Polacy to 16 Stefan Hula, nie najgorzej ostatecznie wypadł. I później w trzeciej dziesiątce chyba są. 24 Dawid Kubacki, 26 Kamil Stoch, na ostatnim miejscu 30 Sebastian Coloredo. No i popatrzmy, jak się przedstawia letnie Grand Prix. No tu się już nic nie zmieniło, oprócz trzeciego miejsca, więc rzeknę tak. Misia Hajbak, wygrał trzy konkursy, no i tak naprawdę te trzy konkursy dały mu zwycięstwo w całym letnim Grand Prix. 389 punktów. Tepesz drugi, 318. No tej dwójki nie miał kto tej zwalić tak naprawdę. Laje 291. Mógł się tutaj, gdyby jeszcze wygrał konkurs, mógł tu namieszać Tepeszowi. Insam czwarty, 272. Geiger piąty, 260. Hula szósty, 248, Wellinger siódmy ma 232, Kraniec ósmy 224, dziewiąty Stoch miał 223 punkty, no i dziesiątkę zamyka Denis Korniłow, 203 punkty. Najwyżej z Polaków Stefan, później był Kamil Stoch dziewiąty, następnie Murańka 17 Murańka był. Dalej szukamy Polaka, Maćka Kota szukamy, on jest na 34 miejscu, ale sporego dorobku nie ma, na 109 punktów, dopiero na koniec się zaczął przebudzać. No i Dawid Kubacki, najgorszy, 96 punktów, 38 miejsce, na ostatnim miejscu Ex-Equo Stiernens de Compsebois, oni byli mieli po 0 punktów. Schlierenzauer 37, też to nie była wysoka lokata, 101 punktów. No cóż, Fettner 27, Kasai razem z nim. No najlepszym z Japończyków Sakuyama 18, on tutaj zaskakiwał świat swoimi skokami. Koffler 19, wraca do dyspozycji. Kraft 15, również wraca powoli do dyspozycji.
Więc no, letni sezon kończymy tym konkursem, więc pamiętajcie, jeżeli wam się podoba ta seria, to nie wiem, napiszcie może jakiś komentarz albo coś. Nie będę żurił o łapki ani osoby, bo to od was zależy, czy to dacie, czy nie. Zmieniłem swoje zdanie na temat tego. Nikt nie jest zmuszony do tego, żeby i do wysłuchiwania tego, że ma no, subować i lajkować. Więc tak, dzięki za uwagę. Do zobaczenia już niedługo, bo to już mamy. Który? 31 chyba dzisiaj mamy. Ostatni, no, więc. Więc do zobaczenia w zimowych już konkursach. Niedługo pojawi się vlog. Vlog taki, powiedzmy vlog, którym chcę wam powiedzieć o kilku rzeczach, co się będzie działo na kanale. No i cóż, dzięki jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia następnym razem, kiedy już spotkamy się w Pucharze Świata, ale już będziemy mieć to zimowy Puchar Świata, a nie Puchar Świata letni. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie, hej!